Kłaniam się Państwu i oczywiście legendom rzucanym na wiatr. Piękny tytuł, nie tylko okładka, ale ta metafora jest wyjątkowa, bo słów się nie rzuca na wiatr, o czym dzisiejsze przesłanie. Chciałam zapytać o Supraś, a tę perłę, czy Podlasia, gdzie cała Polska już wie i podąża, że tutaj jest najpiękniej i monaster, i całokształt Zakola, rzeki. No ja jestem zakochana w Suprasie. Czy legenda o Supraśle tam jest? Krótka odpowiedź? Nie. A szkoda. Pojawia się, to znaczy, powiem tak, jest oczywiście legenda o założeniu Supraśla, prawda, związana z rzeką i ona się pojawia w wielu naprawdę publikacjach pod tytułem Legendy Podlasia, w zasadzie nie wiem, czy nie w każdej. Myśmy chcieli uniknąć tak znanych historii, no i zresztą właśnie legend na rzecz podań, na rzecz tych bardzo lotnych i kompletnie nieznanych historii. Więc tutaj jakby sława Supraśla po prostu nie działała na jego korzyść w tym konkretnym projekcie. Natomiast on się oczywiście pojawia właśnie w tej opowieści o życiu pisackim, która zresztą myślę, że fajnie jakoś oddaje dzięki temu, że po prostu było to w źródłach, fajnie oddaje ważność tych rzek, jak one funkcjonowały dawniej, jak ważnymi były arteriami województwa, krainy. I tu nie chodzi mi tylko o Supraś, ale o Sokody. Dla mnie na przykład zadziwiające było, że tymi rzekami odbywał się spław drewna, że one były jakby na tyle duże, głębokie, a okazuje się, że je po prostu piętrzono. Po pierwsze to się musiało odbywać wtedy, kiedy akurat były roztopy i wody było więcej, a po drugie je oczywiście sztucznie spiętrzano za pomocą systemu tam, zapór, żeby tej wody było więcej, żeby to drewno dało się spławiać. I to jest naprawdę te źródła, na których ja bazowałem, to same w sobie, to jest fascynująca opowieść o tych dwóch rzekach, o Supraślu, o porcie w Tykocinie, który po prostu wyłania się jako taki naprawdę zachwycający, tętniący życiem, nieledwie jak jakiś właśnie wielki port historii, z którego wyruszały gdzieś tam statki do Nowego Świata. On był też niesłychanie ważny i jakby te miasta w ten sposób istnieją w naszej książce. Odpowiadając na Pani pytanie, wie Pani, w biznesie, a ja pracuję, mówię, całe życie pracuję w biznesie, się przełamuje. Ja wcale nie muszę po prostu jakby rozmawiać o Supraślu, bo Supraśle już jest znane, więc może wykrołujmy inne miejsca, żeby też były znane. Albo bo mamy fantastyczne miejsca, które nie są jeszcze tak wypromowane, nie są takie oczywiste. Dla nas nie było jakby co do zasady, że musimy napisać, nie wiem, Królowy Most z powodu Pana Boga Wodrotku, czy tam za piecem, prawda, i tak dalej. Nie. Nam zależało na tym, żeby były fajne opowieści w różnych miejscach, żeby to była po prostu taka trochę mapa województwa podlaskiego. I to bardzo przydarzy. Bo o monasterze Państwo słyszeli, ale o tym, że w zasadach było po prostu imperium pisarskich, no to pewnie nie. Ale znajdzie Pani w książce zdjęcie Supraśla i znajdzie Pani zdjęcie Tykocina. Musimy, drodzy Państwo, kończyć, bo przed nami jeszcze kilka atrakcji dzisiaj. O jednej już Pan Tomek wspomniał, że będzie szansa na kuluarowe jeszcze dopytywanie naszych autorów. No cóż, ja pozwolę sobie też taką mini anegdotką zakończyć. Jak tu jechałam na spotkanie dzisiejsze, to ze Słonecznego Stoku, czyli z tej naszej górki białostockiej, która może się kiedyś też doczeka jakiejś legendy, było widać przepiękny, ogromny księżyc w pełni, a z drugiej strony wiedziałam, że za plecami, bo już zachód słońca tuż, powoli pewnie pojawia się ta kometa, którą dzisiaj ponoć można było obserwować, no myśmy nie mogli, bo byliśmy tutaj. I pomyślałam sobie, że to jest taki dobry znak. Kosmos nawet nam sprzyja dzisiaj do tego spotkania
I mam nadzieję, że tak to Państwo ocenią, że i ta rozmowa, i ta książka to są zjawiska fantastyczne, nie tylko dlatego, że o fantastyce ludowej traktują i warto po nie sięgać po prostu. No i przypominam, że na dole będzie można jeszcze popodziwiać i zdjęcia, i grafiki, które albo są w książce, albo jej towarzyszą, tak? I proszę również pamiętać o tych swoistych instrukcjach na pięknej ulotce, które pozwolą Państwu tę książkę pozyskać. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Wam przede wszystkim. Wspaniałemu kreatywnemu teamowi, Dream Teamowi, tak się mówi o takich zespołach. A Państwu oczywiście za to, że chcieliście być tu dzisiaj z nami. Książnicy Podlaskiej raz jeszcze zagościmy. Dziękujemy. Drodzy Państwo, to nie jest koniec atrakcji na dzisiaj, ale daję teraz taką możliwość, zabawiając Państwa rozmową, by goście mogli się z naszej sceny udać na miejsce wygodniejsze i dogodniejsze do tego, co czeka nas dalej. Będziemy potrzebowali bardzo króciutkiej przerwy technicznej, więc za chwilę, na momencie zrobi się ciemno, ale będzie warto, słuchajcie drodzy Państwo. Dlaczego będzie warto? Ja postaram się już potem długo nie zagadywać i teraz opowiem Wam, co Was czeka jeszcze dzisiaj. Za chwilę odbędzie się, no właśnie co? Czy będzie to koncert? Nie, to nie będzie koncert. Czy to będzie gawęda? Nie, to nie będzie gawęda. Kiedy pierwszy raz usłyszałem w Białymstoku na Podlaskim Nerdfeście, mogę powiedzieć z całym przekonaniem, że jest to podróż. To, co zaraz zobaczycie na scenie, co przedstawią artyści, będzie prawdziwą podróżą. Dlaczego? Wydaje nam się, że to właśnie w taki sposób kiedyś przedstawiano te legendy, historie, opowiadania. I wydaje nam się, że to właśnie w taki sposób teraz powinny być przedstawiane te same właśnie historie. Już za chwilę na scenie przed Wami wystąpi zespół Co Słyszał Jesion ze swoim wyjątkowym programem opowieści, legend i wspaniałych historii w towarzystwie muzyki, bo jakże na spotkaniu o legendach miałoby zabraknąć właśnie legend. Natomiast przygotowali nam wyjątkową niespodziankę. Wśród tego, co dziś usłyszycie, pojawi się też jedna z historii, która jest zawarta w tej książce. Jedna z legend Podlasia, którą możecie znaleźć w dzisiejszym albumie. Ale korzystając z tego, że przerwa techniczna jeszcze trwa, to opowiem Państwu o tym, co jeszcze na Państwa czeka. Po koncercie nie będę za bardzo gadał, nie będę chciał zabierać Państwu czasu i przestrzeni, bo to będzie dobry moment, by udać się na dół, gdzie, tak jak zapowiadaliśmy, czekać będzie nas wszystkich poczęstunek i możliwość dalszych rozmów o lekcji.